Jeszcze do niedawna sądzono, że niedobory serotoniny i jej zaburzona produkcja w jelitach są odpowiedzialne za powstawanie stanów depresyjnych. Jednak teoria serotoninowa jest powoli obalana i coraz więcej mówi się o tym, że to stany zapalne są przyczyną właśnie objawów depresyjnych. I teraz pytanie: czy wyeliminowanie stanów zapalnych jest w stanie cofnąć objawy depresyjne? Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, tu Michał Undra z Akademii Zdrowia TV. Zaczniemy od kryteriów diagnostycznych dla depresji, ponieważ one są istotne w ogóle oczywiście w samym diagnozowaniu depresji, ale także są mocno powiązane ze stanami zapalnymi, o czym jeszcze będę mówił za chwilę, a potem opowiem jeszcze o kryteriach, które mocno przyczyniają się do rozwoju depresji, które także są powiązane. Właśnie ze stanami zapalnymi. Jeżeli chodzi o kryteria diagnostyczne depresji, oczywiście depresję diagnozuje czy lekarz, czy inny specjalista, ale jeżeli chodzi o objawy, które tutaj występują, to jest to oczywiście zdecydowanie pogorszony nastrój. Bardzo często depresja wiąże się z brakiem energii, zmęczeniem. Brakiem chęci eksploracji, brakiem chęci wychodzenia z domu. Bardzo często jest to bardzo duża ilość snu lub problemy z bezsennością, czyli tutaj albo śpimy po 10-12 godzin, albo leżymy przynajmniej w łóżku po 10-12-14 godzin i nie chcemy z tego łóżka wychodzić, albo z drugiej strony mamy problemy z zasypianiem i ta jakość snu jest bardzo słaba. Bardzo często w depresji występują zmiany. Masy ciała. Najczęściej jest to nadmierne obiadanie i właśnie zwiększenie masy ciała nawet powyżej 5%, ale mogą to być także zaburzenia apetytu i brak tego apetytu. W depresji, w objawach depresyjnych bardzo często staramy się poprawić nastrój poprzez jedzenie, poprzez jedzenie takie dla przyjemności, bardzo często jedzenie słodkie, albo też nawet używki, alkohol czy inne rzeczy tego typu też po prostu poprawiają nam. To w pewnym stopniu chwilowo nastrój, co często po prostu w objawach depresyjnych jest stosowane. W przypadku depresji często czujemy nadmierne poczucie winy, bardzo niską własną wartość, ocenę własnej wartości, mamy problemy z koncentracją, ogólnie z pracą mózgu, nie mówiąc o eksplorowaniu i podejmowaniu nowych wyzwań. No i wiadomo, że takim częstym, już takim wyższym stopniem objawów depresyjnych są myśli bardzo negatywne, czy nawet myśli samobójcze które już też bardzo mocno wskazują, że powinniśmy udać się do specjalisty z takim problemem. No i jeżeli chodzi o kryteria, czynniki, które mocno wpływają na rozwój depresji, które tak naprawdę przyczyniają się do rozwoju depresji, to bardzo często są choroby różnego rodzaju chroniczne, bo zarówno choroby sercowo-naczyniowe, choroby stawów, czy inne choroby zapalne, które są związane ze stanami zapalnymi, mocno przyczyniają się do rozwoju depresji. I tutaj to jakby ze sobą się łączy. Stany zapalne w tych chorobach są przyczyną chorób chronicznych, te choroby Chroniczne, z drugiej strony przyczyniają się do depresji. Oczywiście też jest tak, że jeżeli na przykład bolą nas stawy, czy ogólnie mamy jakieś chroniczne problemy zdrowotne, no to wpływa to na jakość naszego życia. Być może chcemy więcej czasu spędzać w domu, być może nie chcemy spędzać właśnie czasu z ludźmi, być może ten ból nie umożliwia nam za bardzo socjalizowanie się z innymi, bo wiadomo, że też wsparcie społeczne, spędzanie czasu z innymi ludźmi jest absolutnie kluczowym czynnikiem dla. Zachowania prawidłowego nastroju czy samopoczucia. Oczywiście, wydarzenia traumatyczne, szczególnie w wczesnym dzieciństwie, bardzo mocno przyczyniają się do późniejszego rozwoju depresji, najbardziej na objawy depresyjne i na depresję. Narażone są osoby w wieku od 25 do 30 lat, to jest bardzo często czas wyjścia z domu, rozpoczęcia własnej pracy, być może założenia rodziny, gdzie tak naprawdę jesteśmy bardziej zdani na siebie, gdzie czas studiów, gdzie czas nauki się zmienia, gdzie bierzemy większą odpowiedzialność za własne życie. Depresja, mimo że nie jest typowo chorobą genetyczną, jest bardzo mocno, bardzo zdecydowanie częściej występuje u osób, które w najbliższej rodzinie mają osoby ze zdiagnozowaną depresją, czyli jeżeli nasze rodzeństwo, rodzice, czy nawet nawet dzieci są zdiagnozowane z depresją, to oczywiście u nas to te szansa rozwoju depresji zdecydowanie się zwiększa. Wydarzenia takie jak rozwód, utrata małżonka, czy utrata ogólnie kogoś bliskiego oczywiście też przyczynia się do rozwoju depresji i status socjoekonomiczny o tym coraz więcej się mówi, że niski dochód gospodarstwa domowego jest mocno skorelowany z rozwojem depresji. Tutaj to występuje do pewnego pułapu. W Stanach Zjednoczonych mówi się o pułapie poniżej 20 tysięcy dolarów rocznie, czyli to już są naprawdę, to jest naprawdę niski status socjoekonomiczny, ale ogólnie, jeżeli mamy problemy finansowe, wiadomo, stresujemy się kredytami i innymi rzeczami, to też jest czynnik, który mocno przyczynia się do rozwoju takich objawów. Jeżeli chodzi o typowe leczenie depresji, mówiąc o farmakologii, bo oczywiście nie będę mówił o terapii, psychoterapii czy innych tego typu metodach, Przede wszystkim najczęściej opiera się to na lekach, które zwiększają poziom serotoniny. Są to leki SSRI czy też innego rodzaju leki wpływające na poziom serotoniny, ewentualnie leki wpływające na poziom dopaminy, noradrenaliny, katecholamin, czyli SNRI. I tutaj teoria jest taka, że podnosząc poziom tych konkretnych neurotransmiterów jesteśmy w stanie poprawić nastrój czy zmniejszyć objawy depresyjne. Jednak te leki bardzo szybko podnoszą Poziom serotoniny z jednej strony podnoszą poziom serotoniny, w ogóle wpływają na funkcjonowanie serotoniny na poziomie synaps, na poziomie receptorów serotoninowych, ale poprawa nastrojów wcale nie występuje tak szybko. Są to leki raczej o takim długotrwałym działaniu, raczej nikt po jednym, dwóch dniach stosowania antydepresantów nie... Zauważa znaczącej poprawy samopoczucia, a dopiero ta poprawa następuje z czasem, która też może być ta poprawa związana oczywiście z terapiami i z innymi rzeczami, bo jeżeli mamy przepisane antydepresanty, to prawdopodobnie udajemy się na jakąś terapię i okazuje się też, że y, leki antydepresyjne po pewnym czasie zmniejszają także stany zapalne. I tutaj to w tym stopniu też może być powiązanie, że stany zapalne są przyczyną, czy przyczyniają się do rozwoju objawów depresyjnych. Kolejnym czynnikiem, który łączy stany. Zapalne z objawami depresyjnymi jest to, że depresja, powiedzmy, że depresja jest połączona z takimi objawami stanu chorobowego, przeziębienia czy grypy. Gdy mamy infekcję, która trwa w tym momencie, mamy bardzo podobne objawy do objawów depresyjnych. Mamy letargię, mamy zmęczenie, śpimy bardzo dużo, bardzo niska chęć eksploracji występuje. Ogólnie nasz nastrój jest bardzo pogorszony, i wiadomo, że w trakcie trwającej infekcji nasze stany zapalne są mocno podniesione. Występują oczywiście we wzmożonej sile, nasz układ odpornościowy jest aktywowany, i to jakby ze sobą też łączy znowu stany zapalne z występowaniem depresji. I ten stan przeziębienia prawdopodobnie jest przez nasz organizm aktywowany w ten sposób, żeby nie zarażać innych osób, żeby nie spotykać się z ludźmi, żeby raczej przeżyć ten czas. W łóżku, zregenerować się, wesprzeć właśnie działanie całego układu odpornościowego. No i to, jakby te stany zapalne, które występują zawsze w infekcjach, mogą w pewnym stopniu odzwierciedlać objawy depresji. Oczywiście nie każdy, kto ma przeziębienie, ma takie objawy, rzeczywiście nie można też tego utożsamiać ze sobą, że objawy przeziębienia czy choroby są związane typowo z depresją, ale jest to kolejne połączenie, które wskazuje, jak stany zapalne. Są powiązane właśnie z objawami depresyjnymi, i tak samo jest w różnych innych chorobach zapalnych, na przykład osoby, które mają choroby zapalne jelit, i choroby zapalne jelit to nie jest zespół jelita drażliwego czy Stewu, tylko choroby zapalne jelit, to na przykład choroba krona, czy też wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zdecydowanie te osoby częściej cierpią na objawy depresyjne. Więc jak widać inne choroby zapalne, tak samo choroby zapalne stawów, czy choroby sercowo-naczyniowe, mocno przyczyniają się do rozwoju chorób objawów depresyjnych. Jeszcze inną kwestią są suplementy przeciwzapalne, gdzie od niedawna wiadomo, że omega-3, kwasy tłuszczowe, omega-3, szczególnie kwas ekozapentalenowy o działaniu przeciwzapalnym, szczególnie w większych dawkach, może zmniejszać objawy depresyjne, oraz oczywiście kurkumina, która pod względem łagodzenia objawów depresyjnych ma naprawdę skuteczne działanie, więc to znowu potwierdza, że tutaj te stany zapalne mogą być z pracą mózgu mocno powiązane. A jak w ogóle stany zapalne wpływają na nasz mózg, na nasze samopoczucie, na nasze neurotransmitery i w ogóle na to, co się dzieje w mózgu? I tutaj na przykład taki czynnik jak BH4, który wpływa na syntezę właśnie neuroprzekaźników jest zaburzony w stanach zapalnych. Oprócz tego stany zapalne zwiększają syntezę neurotoksyn na poziomie mózgu, wpływają na hamowanie wydzielania BDNF, BDNF, czyli czynnik, który tak naprawdę wspiera i zdrowie, i strukturę mózgu, i który działa także antydepresyjnie. W przypadku stanów zapalnych jest jego synteza zaburzona. Ich stany zapalne zarówno hamują neuroplastyczność, jak i wzrost nowych komórek nerwowych, czyli tak naprawdę na strukturę mózgu wpływają negatywnie. Podczas stanów zapalnych różnego rodzaju uszkodzeń także jest nadmierne wydzielanie glutaminianu. Glutaminian, który prowadzi do uszkodzeń mózgu, ale też wpływa na nasze samopoczucie i na nasz nastrój. I tak samo Podobne czynniki bardzo występują w przypadku fizycznego uszkodzenia mózgu. Tutaj mówimy o stanach zapalnych jako wynik choroby, czy niezdrowego stylu życia, tak? nadwagi czy innych czynników, ale jeżeli mamy fizyczne uszkodzenie głowy, czyli na przykład dostaliśmy piłką, czy jakimś po prostu w sporcie dostaliśmy mocno po głowie, straciliśmy przytomność, czy nie, to akurat nie ma aż tak dużego znaczenia, ale uszkodzenie mózgu wystąpiło, to wtedy bardzo podobne czynniki są aktywowane, tak samo wzrost neurotoksyn, aktywacja komórek glejowych, czy właśnie nadmierne wyzianie glutamy. Także przyczyniają się do właśnie wydzielania stanów zapalnych, typowo tutaj na poziomie mózgu. Cały temat wpływu stanów zapalnych na rozwój różnych zaburzeń nastroju, nie tylko depresji, można także zamknąć poprzez wpływ stylu życia na objawy depresyjne. Niedawno została opublikowana metaanaliza, która porównywała działanie antydepresantów i aktywności fizycznej na rozwój, na hamowanie objawów depresyjnych. I wykazano, że aktywność fizyczna jest tak samo skuteczna jak antydepresanty, co w ogóle też wskazuje, jak bardzo ważny jest styl życia w... Rozwoju depresji czy też w hamowaniu objawów depresyjnych. Oczywiście aktywność fizyczna w momencie wykonywania ćwiczeń często podnosi stany zapalne, ale na zasadzie hormezy działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Wpływa na poziom neuroprzekaźników w jakimś stopniu, ale przede wszystkim zmniejsza stany zapalne. I tak samo inne terapie związane ze stylem życia, czyli na przykład przebywanie na zewnątrz, dbanie oczywiście o odpowiednią dietę czy masę ciała które te czynniki zmniejszają stany zapalne, bardzo mocno wpływa to na powstawanie czy hamowanie objawów depresyjnych i tutaj wiem, że są takie teorie, że na przykład jeżeli jemy banana czy ogólnie jemy białko, jakieś orzechy, to wpływamy na poziom neuroprzekaźników, że wtedy dostarczamy tryptofanu czy na przykład tyrozyny i to wpływa na poziom neuroprzekaźników, ale jeżeli ogólnie spożywamy białko w diecie i tego białka jest sporo, no to wpływ pojedynczego produktu, już bananów, które mają białka bardzo niewiele, na syntezę konkretnych neuroprzekaźników jest po prostu znikomy, ale z kolei wpływ diety przetworzonej na rozwój objawów depresyjnych jest jak najbardziej udowodniony. I tak samo w przypadku hamowania, cofania objawów depresyjnych, dieta nieprzetworzona, dieta zdrowa, czy też utrzymywanie odpowiedniej masy ciała ma bardzo duży tutaj efekt jeżeli chodzi o łagodzenie tych objawów. No i tutaj nie chodzi o to, że dostarczamy odpowiednią ilość aminokwasów, no chyba, że ktoś jest na bardzo deficytowej diecie niskobiałkowej, ale właśnie chodzi o potencjał przeciwzapalny takiej diety. I oczywiście celem filmu nie jest zmienianie czyjejś terapii, czy odstawianie leków, czy jakkolwiek wpływanie na to, jak ktoś leczy się, jeżeli ma depresję. Ale jeżeli ktoś ma objawy depresyjne, to po prostu badania naukowe jasno wskazują, że styl życia jest absolutnie kluczowym elementem, który te objawy czy samopoczucie jest w stanie zdecydowanie poprawić. Zmniejszyć objawy, poprawić samopoczucie. Aktywność fizyczna, myślę, że jest absolutnie numerem jeden i tutaj nie ma nawet innej rzeczy, która by była blisko, jeżeli chodzi o styl życia celu poprawy objawów depresyjnych więc aktywność fizyczna taką na jaką jesteśmy w stanie sobie pozwolić uważam że zdecydowanie powinniśmy wykonywać czy to są chociażby spacery, czy być może jakieś biegi, kardio, czy trening siłowy. Oprócz tego odpowiednie odżywianie, które niestety często jest zaburzone właśnie w objawach depresyjnych, o czym mówiłem wcześniej, że jemy często dla poprawy nastroju albo nawet dlatego, żeby po prostu zasnąć. Jeżeli zadbamy o odpowiednią dietę, odpowiednią masę ciała, Plus aktywność fizyczna, wystawianie się na światło słoneczne, przebywanie na zewnątrz, czy też spędzanie czasu z bliskimi, bo to jest bardzo, bardzo istotne, to te czynniki są w stanie nam dać bardzo dużo, jeżeli chodzi o poprawę objawów. I bardzo polecam, jeżeli ktoś ma problemy depresyjne, objawy depresyjne, być może te objawy dopiero się zaczynają, po prostu zadbać przede wszystkim o styl życia, zadbać o zmniejszanie stanów zapalnych, być może omega-3, które to jest. Znawane za jeden z najbezpieczniejszych suplementów może być wskazane. Inne suplementy jak kurkumina, czy inne przeciwzapalne, to już oczywiście kwestia indywidualna do stosowania, ale w ten sposób możemy te objawy depresyjne zdecydowanie zmniejszyć poprawić jakość swojego życia oraz w ogóle wpłynąć też na zdrowie, bo stany zapalne tak naprawdę są związane z wszelkimi chorobami chronicznymi, chronicznymi nie tylko z objawami depresyjnymi. Bardzo istotnym czynnikiem, który nasila stany zapalne w mózgu i dosłownie niszczy mózg i jego strukturę jest stres. Dlatego zapraszam Cię do obejrzenia całego długiego filmu na temat wpływu stresu na zdrowie, na nastrój, na samopoczucie i na ryzyko rozwoju chorób chronicznych. Kliknij tutaj w ten ekran, żeby obejrzeć cały film. Ja się już z Tobą żegnam. Do zobaczenia.